Witamy serdecznie w Rzeszowie wybitnego reprezentanta Polski, zawodnika Legii Warszawa, Widzewa Łódź, Lecha Poznań, Hamburger SV, Werderu Brema, pana Pawła Wojtale, obecnie prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Mamy tydzień sportu, wczoraj Światowy Dzień Sportu, ale cały tydzień rozmawiamy o sporcie. Cześć Paweł. Witam serdecznie, cześć. To jest nasze pierwsze spotkanie w Rzeszowie. Dziękujemy, że nas odwiedziłeś. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo miło być w Rzeszowie. No, wiesz, dobrze znamy się już dłuższy czas z Warszawy, a przede wszystkim z twojej działalności przy zmianach dotyczących badań lekarskich. Przez wiele lat związki sportowe, nie tylko Polski Związek Piłki Nożnej, próbował zmienić to, żeby lekarze rodzinni wystawiali raz do roku dla dzieci i dla młodzieży badania lekarskie, zdolności. To dzięki twojemu zaangażowaniu udało się 2 lata załatwić. Jeszcze raz w imieniu całego środowiska sportowego dziękuję bardzo. Dziękuję. No, udało się to dzięki współpracy dobrej, bo sport powinien łączyć, nie dzielić. I taka też moja idea jest jako kandydata na prezydenta. Wczoraj wystosowałem list do wszystkich środowisk sportowych w Rzeszowie. Na ten list zaledwie w ciągu kilkunastu godzin odpowiedziało wielu wybitnych sportowców. Co myślisz o takim pomyśle, żeby słuchać ekspertów, tych, którzy osiągnęli już coś w sporcie, którzy są wizytówką naszego miasta i od nich tę inspirację czerpać? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. To będzie taki dialog, rozmowa z praktykami, tak? Bo jeśli mówimy szeroko, bo rozumiem, że miasto to głównie przede wszystkim obiekty, czy udostępnienie, czy praca to gdzieś tam z młodzieżą, czy w tym kierunku, to ci zawodowcy, czyli ci najlepsi sportowcy mogą tylko dać na plus, powiedzieć swoje uwagi, powiedzieć, co jest ważne, bo czasami to jest zupełnie inna perspektywa, niż się wydaje z perspektywy bycia samorządowcem. W swoim związku są 2 kluby w Ekstraklasie. My awansowaliśmy na zaplecze Ekstraklasy po 26 latach, Resowia, Stal, Rzeszów pnie się w tabeli i też duże szanse są przed zawodnikami Stali, przed klubem. Jak oceniasz szanse naszego rzeszowskiego sportu, piłki nożnej? To znaczy się z perspektywy Poznania, oczywiście teraz w tej chwili oczywiście mamy 2 kluby w Ekstraklasie, jestem z tego bardzo dumny, zadowolony, ale Rzeszów się rozwija, także dzięki twojej aktywności, ja chciałbym, żeby ktoś tak aktywnie zadziałał, chociażby na rzecz Warty Poznań, tak w stosunku do Resowi, w pieniądze pozyskane na ich obiekty, to coś niesamowitego, dające plus, dające rozwój. Oczywiście widzę w tym, że klub z Rzeszowa to przede wszystkim potencjał rozwoju i myślę, że cel jest jednym na pewno być w najwyższej klasie rozrywkowej. Absolutnie. Nie byłoby tego, gdyby nie szkolenie też młodzieży, więc skądś te talenty się biorą. Akurat w tych sprawach masz wielkie osiągnięcia, dokonania. Sport dzieci i młodzieży to rekreacja, ale to też nauka charakteru. To też nauka odnalezienia się w społeczeństwie. Czy dziś jest łatwiej, czy trudniej, gdy ty startowałeś, podstawiałeś pierwsze kroki w swojej karierze? I łatwiej, i trudniej. Myślę, że tak należy to powiedzieć, bo jednak patrząc na obiekty, na to, jak dzisiaj wygląda infrastruktura, to jest zupełnie inny świat. Ja jeszcze na kompletnie piaszczystym boisku czy żużlowym grałem swoje mecze, trenowałem zimą. Dzisiaj mamy piękne, sztuczne trawy, ale też nie mieliśmy tylu pokus z boku będących. Tak? Dzisiaj dziecko potrafi spędzić ileś czasu przed komputerem, jest zupełnie inny świat, ciężko porównywać. Myślę, że musimy nasze dzieci motywować do tego, żeby były jak najbardziej aktywne, stawały od komputeru. Dzisiaj jeszcze dodatkowo, ze względu na pandemię, mamy historię, że dzieci nie mogą nawet chodzić do szkoły, więc sport dzisiaj, w momencie, kiedy był on możliwy, był jedynym tym też kontaktów międzyludzkich, żeby one nie zamarły, nie zginęły, żeby to nowe pokolenia potrafiły też ze sobą w jakiś sposób komunikować, a sport do tego jest znakomitą okazją. Bardzo dziękuję za rozmowę. Właśnie życzymy wszystkim awansów, sukcesów, ale i właśnie dużo zdrowia. Ruszajmy się, budujmy sport poprzez rekreację, poprzez drobne działania. Wychodźmy na zewnątrz, starajmy się ten sport upowszechniać. Wszystkiego dobrego, dużo sukcesów. Dziękuję bardzo.